przed wami Patryk Czebańczuk! Tak, jestem złodziej. Czy jest tutaj Łódź w ogóle? Jest! Jesteście ze mną? No właśnie wiem, więcej fanów niż antyfanów. Ale uprzedzam, kajne gręce, kurwa. Piąte urodziny, Stand Up Polska. Przede wszystkim wszystkiego najlepszego, chłopaki. Jak co roku roast i gwiazda. Prawie umarłe gwiazdy, jak co roku. Ja się zastanawiam, co będzie za rok. Anna Przybylska? I to jest dopiero pierwszy żart. Ja na pewno przepraszać jako łodzianin za ich troje nie będę. Jestem tu z powodu Michała, dlatego o chłopakach króciutko, bo są kurwa nudni. Taki Kajetan Kajetanowicz. Skąd pomysł na nazwę, stary? Dobre. On jest tak nudny, że pisząc żarty na niego zostałem dwa razy. Czego i tobie życzę, jak będziesz odwoził Michała do domu. Jest z nami, dobra, dzieło. Jest z nami kolejny gracz show biznesu, Norbi. Stary, jeżeli los uśmiechnął się do Michała, to z ciebie się nabija. Norbi. Norbi zagra każdą hałturę, nie? Nieważne, czy to wesele, poprawiny, ostatnio grał na... w fabryce garnków, kurwa. To jest fakt. Ten gość zdobył Fryderyka. W jakim ja kraju żyję, to ja nie wiem. Nie odmawia niczego. Nie odmówił nawet żonie rozwodu. Płaci spore alimenty. Tylko, że twoja córka gra z tobą koncerty. To nie jest alimenty, to jest wypłata, stary, nie? Cwaniaczek. Jego córka śpiewa mu refreny. To jest chore. Przy kawałku... Nie zaczepiaj mnie, bo powiem mamie. Ten event to będzie najbardziej płatny event Norbiego. Wszyscy komicy zrzekli się 1/10 pensji, żeby mu zapłacić, nie, tak naprawdę. Bartosz Zalewski, na którego nic nie można znowu wymyślić, bo jest nudny, tak naprawdę. Można coś pocisnąć w stylu Rejenta, czyli króla komedii, nie? Żarty wysokiego lotu, gdzie kurwa ja nie dosięgam tak naprawdę. Czyli Bartosz Zalewski ma tak tuszy nos, że jak ma z niego krwotok, to żeby wyjść z pokoju do łazienki, musi przebierać się za Mojżesza. Po czym i tak tamuje krew prześcieradłem. Stary, to są twoje żarty, kurwa, no. Wspomniany wcześniej król polskiej komedii, Sebastian Rejent. Imię jak najbardziej pasuje do jego ryja. Także polecimy stylem Sepka. Rejent, pierwszy człowiek, który miał aparat już na Mlecznych Zębach. Mówicie, że Łódź jest brzydka. Zobaczcie, kurwa, tą mordę. Sebek jest tak brzydki, że jego mama często się myliła, jak go przewijała i posypkę sypała mu na twarz. Sebek jest tak brzydki, że pryszcze na jego twarzy nie są wyciskane. One same chcą się wydostać. Sebek jest tak brzydki, że żeby zwalić konia, musi używać wiagry. Bo kutasa łeb boli. Sebek jest tak brzydki, że nawet karma do niego nie wraca. Zobaczyłem go, on teraz jest upudrowany, ale przyszedł cały biały w tej ospie. Ja tego nie wiedziałem i w
wpadł mi od razu żart. Suchy żart, to prawda. Ale powiem go, że nekrofil zgwałcił rejenta oralnie. Wiecie czemu? Bo na twarzy ma strupy. Wojtek Fiodorczuk, niesamowita postać. Zabawny, ciekawy, trochę dziwny, uroczy. Jak policja mu będzie ryć ogródek, to każdy powie, coś w nim było. Wojtek jest dziwny. Gdy założył sobie pierwsze konto e-mail, od razu rzucił się w wir korespondencji. Blisko 3000 razy podziękował za ofertę Viagry. Nie każdy wie, ale Michał Kępa użyczył siebie w bajce Teletubisie. Dubbingowały go tam dzieci. Michał Kępa, największy hipokryta pod słońcem. Katolik, prawicowiec, pisior. Stary, oni cię zliczują po tym. A łazi do planu B i rucha 16-letnie hipsterki. Albo w ogóle nie rucha. Kępa nagrał kiedyś amatorskie, choć romantyczne porno. Wino, świece, długie pocałunki. Trochę jej się makijaż rozmazał, ale trudno namalować rzęsy na nadgarstku. Idąc tym tropem, Michał Wiśniewski tworzył program Jestem jaki jestem, gdzie oglądało go pół Polski. Jaki kraj, taki Ozzy Osbourne. Michał Wiśniewski, można by rzec wisienka na tym torcie. Kajne gręce. Ja też jestem z Łodzi. Miasta przypału, przestępstw, dresów, pawulonu, dzieci w beczkach i najgorszego. Ich troje. Urodziłeś się w Łodzi, w biednej rodzinie, wiadomo. W waszej rodzinie było tak biednie, że twojej matce nie starczyło dla ciebie nawet na beczkę. Wiem, że najbardziej brakuje ci pokory, dokładniej Magdy Pokory, inaczej zwaną Magdą Fem. W jednym z wywiadów czytałem, że zjadłem raz LSD, ożeniłem się z Magdą. Patrząc na twoje życie, to ty nakurwiony musiałeś wiele decyzji podjąć, kurwa. Ciekawe, z kim byś się ożenił po grzybach. Z Łągwą? Michał pracował przy hodowli cebuli, to od niej nauczył się życia. Nie wiem, jak jest teraz, ale miałeś nawrót raka. Z tego nie można żartować. Życzę ci zdrowia, ale patrząc na twoje włosy, żałuję, że nie przeszedłeś chemioterapii. Zagrałeś w kilku filmach. W filmie Gwiazdor, jako sam siebie. Nakręcenie, czyli show business po polsku, jako sam siebie. Love Story, jako fragles. I Zmiana, jako transwestyta, czyli sam siebie. I kończąc, przede wszystkim są to urodziny Stand Up Polska. Wiem, że te urodziny są dla ciebie jak esperal. Masz je w dupie. Ale jako łodzianin nie zamierzam przepraszać za ich troje. A dla was z muzyką jest jak ze stand-upem. Słuchajcie tylko dobrych, nie ma co... Stracić czasu na gówno? Mimo wszystkich przytyków szacun, że się zgodziłeś na ten roast i pionka jak łodzianin z łodzianinem. Po prostu. Dzięki.